12 maja po raz czwarty obchodzić będziemy Dzień Teatru Publicznego. Ustanowiony w 2015 roku na pamiątkę istnienia, ustanowienia przez króla Stanisława Augusta pierwszego publicznego teatru w Polsce w roku 1765. Chcemy o tym pamiętać, że mamy w Polsce system dotowanych teatrów, stale pracujących teatrów publicznych. Każdego roku w tym naszym przypominaniu grosze grają rolę. W 100 teatrach w Polsce, w 39 miastach będzie można kupić 12 maja, stając w kolejce, odnajdując drogę do tego teatru, bilet za 300 groszy. Taka symboliczna kwota, która także uświadamia nam, że oprócz tej wartości artystycznej, wartości unikalnej, którą dostarcza przeżycie teatralne, także stale działający teatr właśnie z tą dotacją publiczną, że jedna złotówka tej dotacji generuje zysk ponad 3 złotowy dla terenu, w którym ten teatr działa. Zapraszam wszystkich do kolejek, zapraszam wszystkich do teatru.